ta ostatnia powtórka budziła jednak trochę moich wątpliwości. Wydaje się, że nie zostawił tam specjalnie wiele miejsca. Ale zakończmy temat Hamila. Tak. Hamil ma swoje problemy. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzi. Pod taśmą stoi Tomasz Golob. A jego najgroźniejszym rywalem oczywiście Greg Hancock. Greg Hancock w kasku żółtym, Tomasz Golob w białym, znów trzecie pole startowe naszego zawodnika. Chris Lewis w czerwonym, Lee Adams w niebieskim. Jednak faworytami tego wyścigu Tomasz Golob w kasku białym i Greg Hancock w kasku żółtym. Uwaga, ważny wyścig dla naszego zawodnika. Tomasz Golob, nie ma wątpliwości, będzie pierwszy. Znakomite wejście w łuk. Tomasz Golob pewnie wychodzi na pierwszą pozycję, chociaż teraz atakuje jeszcze w kasku czerwonym Chris Lewis. Poradził sobie jednak Tomek Golob, teraz już sytuację powinien opanować. Jedzie szeroko, wyraźnie Lewis coś podregulował w maszynie, bo diametralna zmiana. Szybki teraz Anglik, który przypominę w pierwszych trzech wyścigach nie wywalczył nawet punktu. Spokojnie, szeroko jedzie Tomasz Golob. Czy nie za szeroko, bo jednak blisko jest Lewis. Musi Tomasz Golob uważać, na trzeciej pozycji dopiero Hancock, ale Chris Lewis jest szybki i nie rezygnuje z wyprzedzenia naszego zawodnika. Na czwartej pozycji Lee Adams. Tomasz Golob wydaje się, że już teraz kontroluje sytuację, chociaż jeszcze jeden atak Lewisa, bardzo niebezpieczny. Ostatnie okrążenie rozpoczęło się. Tomasz Golob przed Lewisem trzeci, Hancock na czwartej pozycji Adams. I ostatni wiraż, ciasne wyjście, to gwarancja sukcesu w tym wyścigu. Tomasz Golob. 2 metry za nim Chris Lewis, trzeci Greg Hancock na czwartej pozycji Lee Adams, a więc był to chyba, kto wie, czy nie najtrudniejszy wyścig dla naszego reprezentanta, bo mocno dobierał mu się do skóry Chris Lewis, ale pięknie kontrolował sytuację Tomasz Golob. Bezbłędny na startach dzisiaj Tomek Golob, nie myli się praktycznie już po pierwszych metrach, po uniesieniu taśmy w górę widać, że to on musi dojechać jako pierwszy do pierwszego wirażu. No ale to dopiero połowa sukcesu, bo potem trzeba jeszcze umiejętnie ten pierwszy wiraż przejechać. I Tomasz Golob to potrafi, ale spójrzmy, Chris Lewis był blisko. Niezwykle groźny był właśnie w tym biegu Chris Lewis. Niesamowita metamorfoza. Nie wiem, czy to on dopasował silnik do nawierzchni toru, czy nawierzchnia toru zmieniła się w ten sposób, że dopasowała się do jego motocykla. Bardzo prawdopodobna jest ta druga wersja, ponieważ widzimy słabiej Hancock, słabiej Hamill, którzy mieli maszyny chyba lepiej przygotowane na te warunki, jakie były na torze w Linköping na początku. I jeszcze raz Tomasz Golob. W tym torze w Linköpingu, proszę Państwa, robi się coraz więcej dziur. Widzimy, że zawodników rzuca. Ja pamiętam, byłem tutaj na zawodach Grand Prix 2 lata temu w Linköpingu i na torze potworzyły się, proszę Państwa, takie dziury, że w finale A, gdzie jechał Nielsen, miał tak nieprawdopodobne kłopoty, że niewiele brakowało, a przewróciłby się sam właściwie bez żadnej przyczyny. Były tak potworne wyrwy. Wtedy jeszcze w znakomitej formie był Tommy Knudsen, który wygrał ten finał, ale pamiętam, tkwią mi w pamięci te kłopoty, jakie miał Nielsen z prowadzeniem motocykla. Jeszcze raz ucieszony Tomasz Golob, popatrzmy, bo to przecież bardzo przyjemny widok. Tomasz Golob przed Chrisem Lewisem. No i ta metamorfoza Lewisa jakże bardzo na rękę wszystkim rywalom Hancocka także, bo nieoczekiwanie słaba postawa Billy'ego Hamila, upadek. Teraz Hancock tylko jeden punkt, Hancock 9 punktów ma tylko, no i będzie musiał mocno się napocić w ostatnim wyścigu, aby jednak podtrzymać swoją pasę z toru w Linköping, to znaczy rokrocznie udziału w finale A. Ale zobaczmy, co się dzieje w klasyfikacji. 8 punktów ma Peter Carlson, 9 punktów Greg Hancock, tyle samo Hans Nielsen, Tomasz Golob poza zasięgiem 12 punktów, 8 punktów ma również Mark Loran. Przypomnijmy, że w tym biegu jedzie Tony Richardson, który ma 7 punktów. To jest czołówka tych zawodów. A więc Piotrze, na razie bezbłędny tylko Tomasz Golob, pozostali tracą punkty, ta stawka coraz bardziej się wyrównuje i nie ma już tak wyraźnej grupy liderów, oczywiście poza Tomaszem Golobem, tu jeszcze kilku zawodników kandyduje do awansu, do finału, a robi się w ten sposób coraz ciekawiej dla nas podwójnie, bo my możemy być już chyba raczej spokojni o udział naszego reprezentanta w najważniejszej dzisiejszego wieczoru rozgrywce. Ale popatrzmy na wyścig 16. Sławomir Drabik, teraz za niego zacieśnijmy kciuki. Może dzięki tym stratom punktów przez innych zawodników uda się jednak Sławkowi jeszcze to, o czym mówiliśmy wcześniej. W przypadku 2 zwycięstw miałby 8 punktów i może jeszcze zdołał zmieściłby się w finale B. Ale na najlepszym polu startowym tym razem Richardson. Sławomir Drabik, Henryk Gustafsson, Tony Richardson, Jimmy Nielsen, Polak i 3 Szwedów. Zobaczmy na walkę naszego reprezentanta, kas czerwony.
wyłapał na starcie Sławek Drabik. Herka Gustafsson pierwszy po zewnętrznej, świetny atak Jimmy'ego Nielsena. Jego śladem jedzie Rickardsson. Drabik na czwartej pozycji. Za wcześnie przed wiraż złamał motocykl Sławomir Drabik. Oczywiście stracił na prędkości. No nie ma chyba wielkich szans na zdobycz punktową także i w tym wyścigu. A na prowadzeniu w kasku żółtym Jimmy Nielsen. Potem Henka Gustafsson i Tony Rickardsson. Niekorzystnie układa się sytuacja również dla Tony'ego Rickardssona. Rzuciło jednak motocyklem Henki Gustafssona, wpadł na trzecią pozycję. Akurat w tym momencie, gdy to mówiłeś, Piotrze, do Rickardssona uśmiechnęło się szczęście. Bez kłopotów, bez konieczności ataku przeszedł na drugą pozycję. Prowadzi Jimmy Nielsen, drugi Tony Rickardsson, trzeci Henka Gustafsson, na czwartej pozycji daleko z tyłu Sławomir Drabik. Ostatnie okrążenie rozpoczęli zawodnicy startujący w tym wyścigu. Ogromna już przewaga jadącego w kasku żółtym Jimmy'ego Nielsena. Drugi Tony Rickardsson, trzeci Gustafsson, czwarty Sławomir Drabik, a więc koalicja szwedzka bez większego problemu pokonała reprezentanta Polski. Trzy punkty dla Jimmy'ego Nielsena. Tony Rickardsson 2, będzie miał 9. Sławomir Drabik bez punktu, tylko z dwoma punktami Polak pozostaje. Henka Gustafsson 1 punkt, też tylko 2 punkty dzisiaj, ale już dogonił Sławomira Drabika i Jimmy Nielsen 3 punkty. On będzie miał tych punktów 6. A więc ciekawie robi się za plecami Tomasza Goloba, bo Rickardsson, Henkok, Mikael, Hans Nielsen, przepraszam, tych trzech zawodników ma po 9 punktów, z 8 pozostają Peter Carson i Mark Loram, którzy także nie złożyli jeszcze broni. Bardzo dobrze, wydawało się, że lepiej niż wcześniej pojedzie w tym wyścigu Henka Gustafsson. Potem jednak wpadł jedno z tych dziur, które już potworzyły się na torze, wyrzuciło go na zewnętrzną. Potem już tylko myślał o tym, aby ratować się przed zderzeniem z bandą. Oczywiście natychmiast tę sytuację wykorzystał stary wyga Tony Rickardsson, a to zwycięzca wyścigu Jimmy Nielsen. Tony Rickardsson. Nie bardzo mu to poszło na tym pierwszym wirażu. Po 16 wyścigach, popatrzmy na spokojnie. Tomasz Golob, finała w 100% pewny. Hans Nielsen, odrodzenie tego zawodnika w drugiej części turnieju, 9 punktów. Henkok także 9, Rickardsson również 9. To kandydaci do występu obok Tomasza Goloba w finale A. Z 8 punktami Billy Hemil i Peter Carson i także Mark Loram. A więc 7 zawodników kandyduje do startu w finale w tej chwili. Brian Andersen 7. No rzeczywiście to już musiałby być bardzo sprzyjający układ sytuacji, aby on także wystąpił w finale A. I proszę, jak bawią się pięknie polscy kibice w rytm muzyki serwowanej z głośników na stadionie, no na pewno cieszą się, że zdecydowali się tutaj na podróż do Szwecji, a to moment groźny dla Henrika Gustafssona, którym wyprzedził go Rickardsson, właśnie padł w dziurę Gustafsson.